bogaty mieszkaniec to bogata gmina. Zdecydowanie tak. Wiemy. Robicie, żeby tą właśnie podnieść ekonomikę gospodarstw na terenie gminy Tuczna i zamożność mieszkańców? No to zrozumiałe, że mieszkańcy, którzy mają zasobny portfel, łatwiej płacą podatki, a wtedy gmina ma więcej środków, ażeby budować infrastrukturę. No, gmina Tuczna nie należy do zasobnych z różnych względów. Przede wszystkim wynika to z klasy ziemi, która jest na terenie gminy Tuczna. Także hektar przeliczeniowy do hektara fizycznego to ma się jak 1:5. Niskie podatki związane z tym powodują, że mamy ograniczone możliwości inwestowania i pozyskiwania środków, ale nie poddajemy się. Od wielu lat staram się dobre przykłady tutaj wprowadzić na teren gminy Tuczna. Wystawa koni zimnokrwistych jest tego przykładem, ponieważ rozwiązania dobre, sprawdzone w hodowli koni. Po części też już udało się tutaj na teren gminy i sąsiednich gmin wprowadzić. Również działania związane z hodowlą bydła czystrasowego, gdzie Belgowie, Francuzi chcą się dzielić wiedzą, swoim doświadczeniem. Też próbowaliśmy wprowadzać. Też już zaczyna to pączkować, ponieważ kilka takich stad już u nas powstało. No natomiast temat ziemniaka nadburzańskiego, ziemniaka, który kiedyś, kilkadziesiąt lat temu tutaj był uprawiany, dał naprawdę dobre środki dla rolników. Do tego wróciłem i też poniekąd związane to było z tym, iż spotkaliśmy się z Federacją Ziemniaka, z Polską Federacją Ziemniaka na targach w Belgii, w Libramont. I tam porozmawialiśmy sobie i postanowiłem wrócić do tego ziemniaka. Napisaliśmy projekt, 19 partnerów, taki kompleksowy. I myślę, że pozyskamy te 5,5 miliona, o które się staramy, a będzie to taka jaskółka. Bo podoba się ten projekt w Agencji Restrukturyzacji, w ministerstwie. Urzędowi Marszałkowskiemu jeszcze chyba się nie podoba, bo nie wie. Ale też skoro zaczepiłem Urząd Marszałkowski, chciałbym się niestety podzielić takim lekkim rozczarowaniem. W tym roku miała być 13. wystawa koni zimnokrwistych. Pomimo, że otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów w postępowaniu jako jedyni, nie otrzymaliśmy dofinansowania. No trudno, COVID to może tłumaczy. Natomiast przykra sprawa, zawód nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla hodowców. No ale to tak na marginesie. Microsoft, gmina Tuczna, rolnik, gospodarstwo i 1,8 mln euro. Tak, to możliwe. Dokładnie tyle zarabiają rolnicy holenderscy. Dane Eurostatu mówią, że średniej wielkości gospodarstwo holenderskie to 32 hektary. I z takiego gospodarstwa rolnik holenderski ma 414 tysięcy euro dochodu, średniorocznie oczywiście. Próbujemy za pośrednictwem wójta gminy Tuczna, który, jak sam pan ocenił, jest innowacyjny, jest pomysłodawcą większości tutaj wydarzeń, zmienić nastawienie mieszkańców gminy Tuczna, producentów z tego terenu, właśnie po to, żeby za sprawą Microsoftu, oprogramowań, cyfryzacji, nowości, kreatywności podnieść poziom ekonomiki i rolnictwa? Ja myślę, że to nastawienie jest od zawsze dobre. To znaczy rolnik od zawsze wiedział, że powinien wychodzić na swoje. Rolnicy chcą uprawiać ziemię. To widać zresztą tutaj, jaka jest kultura agrarna wokół w gminie Tuczna. Potrzebujemy dźwigni, żeby polski rolnik miał takie dotarcie do rynków zbytu i miał taką możliwość kontroli swoich upraw, tak, zarządzania nimi, jak mają rolnicy holenderscy. Dodajmy również, że dyrektor Microsoftu, mimo że dyrektor Microsoftu, również rolnik. Tak, też jestem rolnikiem, mam około 30 hektarów w województwie podkarpackim. No i stąd doskonale rozumiem, jaki byłby to skok cywilizacyjny, gdyby dzięki technologiom cyfrowym, tutaj dodam, że Microsoft właśnie niedawno ogłosił dużą inwestycję, 3 miliardy złotych w zbudowanie centrum danych w Polsce. Jest to ogromna nadzieja naszego rządu, też pan premier Morawiecki mówił o tym, że rolnictwo, zdrowie i parę innych dyscyplin to są te dziedziny, w których spodziewa się, że
ta inwestycja przyniesie zupełnie nową jakość w Polsce. No, dyrektor Microsoftu już wspominał, 600 km goniliście do Tucznej, właśnie po to, żeby pokazać między innymi takie urządzenia, możemy podnieść je trochę wyżej. Czy takie urządzenia mają szansę pojawić się na polach gminy Tuczna? Tak, jak najbardziej. Naszą zaletą tych urządzeń, tego jak to produkujemy, to jest produkt w 100% polski, wymyślony przez nas zaprojektowany, przez nas produkowany. Dzięki temu byliśmy w stanie zredukować koszty produkcji, zachowując jakość, tak? Mogliśmy dostarczyć wysokiej jakości produkt w rozsądnych ramach pieniężnych, tak? Ponieważ widzimy na rynku dostępne są gotowe rozwiązania, jednak te, które są na rynku, oferują bardziej laboratoryjne podejście, przez co ich cena jest wysoka, nie są one dostępne dla rolnika, natomiast nasze urządzenia są przystępne cenowo, dzięki czemu rolnik może kupić nawet nie tylko jedno, ale kilka, w zależności od tego, jak rozlokowane są jego pola, i dzięki temu może racjonalniej podejmować decyzje, jeżeli chodzi o nawodnienie, zarządzanie gospodarstwem. Skrzyneczka Solar, rozumiem, że wysyła różnego rodzaju sygnały, informacje dotyczące gleby, temperatury, zjawisk zachodzących na uprawie. Gdzie te informacje wysyła, jak nazywa się ten portal i jak rolnik może z niego skorzystać? Ten portal, to nazwa tego portalu to jest Farm Portal. Te dane, Farm Portal. Farm Portal, tak. Te dane są wysyłane na portal przez sieć GSM, więc są zawsze aktualne. Są natychmiast po pomiarze. Z tych danych rolnicy mogą korzystać tak, że usprawniają decyzje podejmowane na polach, są szybciej podejmowane te decyzje i w bardziej konkretnym kierunku. Gmina Tuczna może stać się prekursorem tego typu rozwiązań? Tak, gmina Tuczna jest pierwszą gminą w Polsce, w której wdrażamy kompleksowo to rozwiązanie. Każdy rolnik mieszkający w gminie Tuczna może za darmo przystąpić do systemu, za darmo może korzystać z aplikacji Farm Portal i do niej ewentualnie później dokupić czujniki, ponieważ sama aplikacja jest w stanie funkcjonować bez urządzeń, gdzie rolnik może prowadzić ewidencję gruntów, ewidencję zabiegów, historię karty pola, płodozmian, wszystkie operacje, całą ewidencję zasobów w gospodarstwie może prowadzić wewnątrz aplikacji i dzięki temu generować raporty w prosty sposób. W przypadku kontroli wystarczą dwa kliknięcia i wygenerujemy gotowy dokument. Nie musimy uzupełniać niepotrzebnie trzy razy tych samych druków, tak? Już nie będziemy się śmiali z rolników, którzy z telefonem idą na pole. Nie, dokładnie. Telefon będzie ich najbliższym narzędziem. Kiedyś pług. Tak, dokładnie. Dokładnie, ponieważ będąc na polu z telefonem od razu będzie mógł zrobić zdjęcie obserwacji, dodać to do systemu i prowadzić pełną ewidencję do późniejszej analizy.